Szkoła podstawowa nr 4. Jej historia wiąże się z Hutą Szkła Gospodarczego. W 1913 roku, po założeniu Towarzystwa Akcyjnego Huty Szkła w Zawierciu, 13 lat po tym wydarzeniu, wybudowano piętrowy budynek przeznaczony dla szkoły fabrycznej. Po wybuchu I wojny światowej Niemcy zmienili szkołę na szpital. Po likwidacji szpitala budynkowi przywrócono jego szkolne przeznaczenie w latach 20., ale po wybuchu II wojny ponownie szkołę zajęli Niemcy z przeznaczeniem dla niemieckich dzieci. W 1940 roku aresztowano kierownika szkoły, Tadeusza Nowaka, którego zamordowano w obozie w Mauthausen 22 października 1940 roku. To z tą szkołą wiąże się także ostatni akt terroru wobec mieszkańców Zawiercia. To w jej budynku hitlerowcy umieścili kilkuset mieszkańców miasta, sami tymczasem w pośpiechu zacierali ślady swych krwawych rządów w Zawierciu. Na szczęście aresztowanych uwolniono, a rankiem 20 stycznia 1945 roku Zawiercie zostało wyzwolone.